Zapaśnicze Mistrzostwa Świata w stylu klasycznym w 1974 roku rozgrywane były w Katowicach. Dostałem zamówienie ze sportowca na okładkę. Jak wiemy, okładki zazwyczaj są pionowe. Zawodnicy, jak na złość, walczyli w parterze z okładki nici. Czekałem jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień. Zbliżały się finały, a ja nie mam okładki, nie mam z czym wracać do redakcji. Dopiero gdy na matę wszedł nasz mistrz nad mistrze Kazimierz Lipień, wydawało mi się, że uda mi się. Dlatego, że znałem jego słynny chwyt, rzut przez biodro i wyczekiwałem, tylko nie wiedziałem, w którą stronę on to zrobi. Mam już ostatni film, 10. klatkę, a ja nie mam takiego momentu. Gdy nagle zakotłowało się na macie, Kazik wykonał, jak na zamówienie, swój słynny rzut. Miałem okładkę, byłem zadowolony. Wróciłem bez szwanku do redakcji. Dziękuję bardzo.